nie zawsze zaspokajaj potrzeby klienta. Zobacz dlaczego. Nie będę się rozgadywać za długo, podam Wam konkretne przykłady z życia wzięte, kiedy nie zaspokajamy potrzeb klienta. Kiedy klient mówi chce, a ja mówię nie dam Ci tego, nie zrobię tego dla Ciebie. Bo to jest A. niebezpieczne, B. niezgodne z prawem, C. łamie zasady, D. to jest oszustwo. I o takich przykładach dzisiaj Wam opowiem. Mieliśmy przykład w Time for Wax w moim biznesie, kiedy przyszła klientka i poprosiła, proszę mi wydepilować twarz, ale nałożyć wosk na całej twarzy i jednorazowo zerwać. Ludzie, no nie da się tak zrobić. Klientka była obsesowa, klientka nas namawiała, klientka była niezadowolona, że tego nie zrobiłyśmy. A co my wtedy robimy? Nie. Twoje stanowisko jako przedsiębiorcy, twoi pracownicy powinni wiedzieć, co mogą zrobić dla klienta, a czego nie mogą zrobić dla klienta. Czyli jeżeli coś jest niebezpieczne dla klienta, nie robimy tego, choćby bardzo nas o to prosił. Druga rzecz, jeżeli coś jest niezgodne z prawem, naginanie na przykład zasad udzielania kredytów w bankach, tak? Klienci mają różne historie, różne potrzeby, natomiast procedury są procedurami. I nikt nie powinien naginać z Twoich pracowników procedur pod klienta, bo to się zawsze źle kończy. Przykład następny z życia wzięty. Zdarza się to niestety, to jest słabe, natomiast, że klienci mówią, proszę mi nabić rabat ekstra, bo Pani ma na pewno pracowniczy rabat i wtedy ja będę miała taniej, podzielę się z Panią. Co to jest? To jest oszustwo. Nie spełniamy takich próśb klienta. To jest nieuczciwe. Czasami u mnie też w biznesie spotykam się z pewnymi żądaniami klientów, typu chcę się umówić na usługę, a my w Time for Wax nie umawiamy naszych klientów na depilację, więc grzecznie zawsze mówimy, że to jest z korzyścią dla klienta, nie prowadzimy zapisów. Co wtedy, jak klient się upiera? Musimy nauczyć naszych pracowników, żeby umieli odpowiedzieć klientowi grzecznie, aczkolwiek stanowczo. Stawiajmy mądrze granice klientom. Dbamy o tego klienta, on jest cały czas dla nas najważniejszy, ale są pewne wyjątki. Uczciwość, bezpieczeństwo, nasza strategia, kiedy mówimy nie. I nauczmy naszych pracowników, jak mówić nie, kiedy mówić nie i jak sobie radzić z takimi sytuacjami stresującymi dla nich. Następna sytuacja, z którą się możecie często spotykać, kiedy klienci wymagają od nas, żebyśmy zrobili coś, co jest absolutnie niewykonalne w tej cenie. Wtedy lampka Wam się powinna zapalić, to jest kosztem jakości i ten klient nie będzie zadowolony. Więc w Twojej strategii powinno być, nie obsługuję klientów, nie robię takiej usługi, takiego produktu w takiej cenie, ponieważ to Ci nie zbuduje biznesu. Musicie edukować klientów, bo Wy macie kompetencje, a nie klienci w pewnych zakresach, w pewnych kategoriach biznesów, tak? I on nie może czasami mówić Ci, jak masz wykonywać swoją pracę, bo to jest A. niebezpieczne, no B. niedobre dla biznesu, dla Ciebie, dla klienta i musisz się skupić na tym, żeby właśnie te obszary poprawić, a nie za wszelką cenę zaspokajać potrzeby klienta. Jak on chce 50% rabatu, to Ty mu rzeźbisz, żeby dać mu 50% rabatu. Może tej usługi się nie da w tej cenie wykonać. Wtedy lepiej zrezygnować, niż potem podpisywać się pod pracą, której nie chciałabyś podpisać. Tu i teraz odmowa zrobienia czegoś dla danego klienta może rodzić stresującą sytuację, możesz stracić tego klienta, ale długofalowo dla Twojego biznesu to będzie bardzo pozytywne, ponieważ jesteś spójny w swojej strategii, w swoich standardach, w swojej koncepcji i tego ucz swoich pracowników.